Siemano z tej strony Minecraft, a to jest niestety kolejny odcinek informacyjny, ale zmusiła mnie po prostu do tego sytuacja, ponieważ nie chciałam takiego czegoś w ogóle wypuszczać. A mianowicie dzisiaj chcę powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwszą jest serwer, jaki serwer to zaraz się dowiecie. A drugą sprawą to jest yy, top 5 kiedy i dlaczego nie ma. A więc yy, co do serwera. Jak moi widzowie, którzy już mnie oglądają dłuższy czas, mogą wiedzieć, że miałem kiedyś serwer, yy, który się nazywał Blapokraft. Niestety yy, zawiesiłem ten serwer, nie ma tego serwera. I tutaj dochodzą mnie suchy, że po prostu ten serwer jest reaktywowany. What the fuck jak reaktywowany, jak nic o tym nie wiem. I te osoby w ogóle nie, nie chciały mnie poinformować o tym, dlatego ja od razu mówię, że wszystkie takie serwery, które są Blapocraft reaktywowane to są fejki, oszustwa i po prostu się wszyscy podszywają. Ja szczerze mówiąc, jeśli ktoś chce zrobić serwer Blapocraft to ja mam to w dupie, a jeśli pisze, że to jest reaktywacja to już, no to już jest to oszustwo i wolę o tym poinformować, że Blapocraft na razie nie ma. Czemu je na razie? Ponieważ już za niedługo startuje serwer, coś nowego co wymyśliłem i myślę, że będzie fajnie. I druga informacja, ta ostatnia, o top 5. Dlaczego nie ma? To już niektóre osoby mogą wiedzieć, które wyczytały w biuletynie. Nie ma top 5, ponieważ mam egzaminy już za tydzień. I wolę się teraz, szczerze mówiąc, pouczyć te nie wiem, te ostatnie dni, niż zająć się kanałem. A później, jak już wrócę z tych egzaminów, to już się ciągle zajmować kanałem. No i ogólnie zauważyłem, że ten kwiecień to taki dziwny miesiąc dla mnie, ponieważ mam dużo wyjazdów, dużo spraw i po prostu to wszystko zaniedbuję. Ale naprawdę nie jest, nie musicie nie możecie mnie obwiniać, ponieważ. Ja wolę się zająć trochę kanałem, ale nie mogę, jak widzicie. Więc mam nadzieję, że zrozumiecie, że wolę się teraz zająć nauką, niż później żałować, że się że wolałem zajmować top 5, niż nauką. Ale, ale za to mam taką dla Was nowinę dobrą myślę. A mianowicie, prace na nowe top 5 możecie mi wysyłać do piątku, do 20, 27. I tematem następnego top 5 to są statki, takie kosmiczne, nie wiem. Takie nazwy, takie wiecie, w niebie, bo wcześniej były statki wodne i statki wodne premiera tego odcinka, tego top 5 będzie w piątek 27, a następne, a top 5 następne z tymi statkami w humorach to będzie 28 albo 29, więc już wrócimy do normy i już będzie co sobota top 5, mam nadzieję. A więc ja jeszcze raz Was przepraszam. Tego odcinka informacyjnego w ogóle miało nie być, ale pomyślałem, że sytuacja jest taka, że wolę Was o tym poinformować i z szacunku do Was wam o tym wszystkim powiedzieć. Więc jeszcze raz Was przepraszam i widzimy się już chyba po egzaminach, bo już nie chcę nic kręcić. Wolę się zająć jednak nauką. No, więc trzymajcie się. Do ustrzenia. Cześć.